To mnie najbardziej zawsze bawi. O Jezu, shotgunem go. Słuchajcie mordy, zanim zaczniemy odcinek, mam dla was genialny konkurs. Wystarczy tak naprawdę wbić w pierwszą linijkę opisu i możecie zgarnąć tak naprawdę fałdolce, ciuszki, skiny do CSGO, nawet sprzęt gamingowy, więc polecam. Pierwsza linijka opisu, wystarczy tak naprawdę zafollowować mojego Instagrama i paru innych osób, więc serio, nawet zróbcie sobie Instagrama, żeby tylko wziąć udział w konkursie i tyle. Więc pierwsza linijka opisu i lecimy do odcineczka. Pow! Dzień dobry, witam was serdecznie, ja jestem Yoshi i dzisiaj kolejny odcinek ze Spróbuj się nie zaśmieć. Fortnite jest dzisiaj ze mną, Noliv, cześć. Cześć, siemanko, witam wszystkich wariatów. Będziemy dzisiaj się śmiać. Siema wariaciki, dzisiaj będziemy się śmiać. Słuchajcie, moi drodzy. Tak to będzie właśnie. Tak to będzie. Słuchajcie, jako że jest to swojego rodzaju rak content, to postanowiliśmy ponownie, że osoba, która więcej razy się zaśmieje, wpłaci symboliczne 5 dyszek na akcję charytatywną jakąś, a dowód wpłaty będziecie mieli gdzieś tam na dole. No i generalnie tak tylko powiem, lubicie taki kontencik i lubicie mój kanał, albo po prostu go nie znacie, a poznacie i w sumie wam się spodoba, to zostawcie łapeczki w górę i subskrypcję. I Noliv, możesz jakiś fajny próg powiedzieć na szybkości i zaczynamy. Próg pokażę na nagraniu. A dużo ma być czy mało? Znaczy... Albo dobra, nie pokażę na nagraniu, bo chciałem powiedzieć 4567. Aha. Ale nie powiem tyle, powiem 5678. No dobrze, więc jeśli tyle byście lajków zostawili, to dostaniecie kolejny odcineczek. A mogę ten? Co możesz? Bo chcę zasady zobaczyć, czy jak się zaśmieję tak haha, to się liczy, czy tak ha ha. Znaczy jak tak parskniesz, to wtedy to jest takie dobrze. Zaliczone. Wiesz o co we. No to co, dobrze. No to co, zaczynamy? Ja jestem gotowy jak najbardziej. No to lecimy. A źródło do filmiku też oczywiście gdzieś tam wam podrzucę. Więc dobrze, słuchaj. Jakiś bambiczek, sorry. Tak, bambolejlo. Widzę, że tutaj loading. Ta zagładowanie. O Jezu, o nie. A to są nie. Najlepsze, takie bambole są najlepsze w całej grze. Ile razy ci uda... Co? Jak oni w ogóle do końca przeżywają, weź mi powiedz. Wiesz co, nie mam pojęcia, mi się wydaje, że się ukrywają. Ja już pierwszy raz się zaśmiałem ogólnie. Okej, okay. No, ale właśnie... świadczyny pomidorem, stary. No, właśnie widzę, że... widzę, że teraz... Dobra, sorry. nie, dobra, koniec. Koniec, nie możemy się śmiać, Piotrek. Ale mnie takie rzeczy bawią, a ten duży pomidor. No Boże. Dobra, stop. Nie, stop, bo za dużo pieniędzy. Ja nie wiem, ty liczysz to jakiś, będzie licznik? Tak, jest licznik w tym momencie. Okej, to ja nie wiem. Ale dobra, spokojnie, słuchajcie moi drodzy, nie możemy się śmiać. Nie możemy się śmiać. No nie, tu chyba ktoś telefonem nagrywał, tak swoją drogą. Co tu się dzieje? No właśnie nie wiem, ale patrz jak on dziwnie biega, jak jest zwolnione tempo to jest. No tak. O, bejcik, szanuję takie rzeczy. 200 IQ. Ej, to było sztosem. To było IQ. Sztosem akurat. Tylko ciekawe, na 100 razy pewno raz wyjdzie. No, pewnie, bo ludzie od razu widzą i zabijają. O, dobra, ja bym zabił od razu. O nie. Takie sytuacje są najgorsze, jak tymi nejdami wyrzucają. Tak, ale zwróć uwagę, że to jest ten mecz 50 na 50. Tam no. Przynajmniej ja się nie irytuję tak bardzo, jak to gram, bo to jest takie, wiesz, for fun. No, to bardzo. Jest takie... Jej. Ale widzę, że jedna osoba została. Ale go wywalają. Jedna osoba została. Wiesz, co ona robi, ta co została? Jedna na 26? No w burzy siedzi i ogniska kładzie, żeby przeżyć. Serio? A no tak, bo to tak po 1 HP chyba zabierało, nie? Tak. O, tam Kevin stał, nie wiem czy widziałeś. The fuck? A teraz, ja nie wiem, ludzie właśnie latają lotniami i tańczą czasami, nie wiem o co chodzi teraz. Serio, bo jest jakiś bug. Ej, bez kitu. Ale to jest fajne. W sensie, fajnie jakby się dało w ogóle tańczyć podczas lotu tak normalnie. W sensie takie dodatkowe animacje, że trzymasz się i coś robisz, No. Ej, to by było mega fajne akurat. Wyjdzie czy nie wyjdzie? Jak go wstawiasz? Ktoś go wyrzuci. Ścianę postawi przed twarzą. Dobra, uwaga. Dobra, nie. Ja przegrałem teraz. O nie! O nie! O Jezu, jakie to było nieprze... O mój Ale... Boże. Jaka jest na to szansa w ogóle? Jeśli też obstawialiście, że ktoś go wyrzuci albo coś takiego, to łapy w górę zostawiajcie. Bo... A kto obstawił, że Kevin go zgniecie, komentarz. Tak, wątpię, że ktokolwiek, naprawdę. No nie, to chwali. To zero komentarzy bierzmy. Zero komentarzy. Ale same lajki. Nie piszcie komentarzy. Nie piszcie... No, same lajki. Tak, same lajki. Jezu, co to jest? O Jezu. Co to jest? Jakie zło. To było takie mocarne. Ja się nie chcę śmiać, nie? Ale będziemy się cieszyć. Ja już nie mogłem po prostu.
Dobra. Okej. Okay. Zobacz. To jest nagranie z telefonem nagrywane. To niezłe dance'y. To niezłe. A to jest teammate jakiś. Okej, okay, został. Okej. Okay. Takie nagrania są najlepsze. To mnie najbardziej zawsze bawi. O Jezu, shotgunem go. I ta kompilacja jest sztosem największym, to naprawdę. To jest jedna z lepszych rzeczy, jaką widziałem. Ja też, naprawdę. Dobra, ogar, nie. Trafi go. Nie, czekaj. Nie, bo on mu zbił podłogę, wiesz? Okej. Okay. O, dobra. Jej. Co? Te lagi są... Miałem takie lagi nieraz, to jest... O Jezu, już to widzę. Nie, to będzie sztos. Nie odwracaj się, błagam, bez kisne. Co tam się dzieje? Bo nie widziałem. Wybór gry, ty, Call of Duty czy Minecraft? O Jezu. Ja bym też Minecrafta wstyp... Nie! Ja... Co to jest? Proszę to, proszę to zacenzurować tego Robloxa. Musisz to cenzura Robloxa. Widzowie nie. Ale właśnie, zwróciłeś, to było szukane. Ty był Minecraft za Robloxa tak, teleportowali. Ale wiecie co, nie, słyszałem? Protest. Wiecie co słyszałem? Że subskrybując ten kanał oraz kanał Nolifa, zdejmiecie cenzurę na tym filmie. O, to jest to prawda, ja też tak słyszałem. Ja tak zrobiłem i nie mam cenzury. No ja też właśnie nie miałem cenzury, bo subskrybuję obydwa kanały, więc. No tak. Wybór tak, jest prosty. 200% więcej widzisz tak naprawdę. Tak. Okay, dobra, czekaj. No właśnie, fajnie, że te klipy jeszcze z kostkami porobili, ale właśnie, co tutaj się stanie teraz? Wywali go w górę? Też tam myślę, no... Co? Co? Gdzie on jest, ty? Jezu. Już widzę te teorie spiskowe na YouTubie. Nowy świat pod kostką. Co? Co? Jakby nie ogarniam, co się stało. Jak on wygrał? Ja też nie wiem, o co... To nie fake? Może było podłożone, ty. Nie fajnie... wiem. Ty, nagrywamy to, że już patrz co się dzieje, nagrywamy to. Patrz jak fajny zrobiony tryb, ty. Podoba mi się to, nagrywamy to. Ale o co chodziło w tamtym w ogóle, to ja nie wiem. Nie wiem. Widzowie pan pomidorek. Jest na pomidorowym tym, to dużo pomidorów. Pa, same pomidory. A to jest taka gra, czaić, że oni wychodzą z ty. To fajne drzwi. Nawet. I po prostu, tak jakby fale zombie, nie? Tak. I sobie jakby upgrade'ujesz broń pewno za jakby gold, który z nich wypada, to można było fajnie zrobić. Ty bez kitu, on jak Tifu wygląda. O Jezu! Ty, no powiedz, jak Tifu. Ej, bez kitu, naprawdę! Lol, on to wiadomo, czemu gra Bambikę. No, to już wiemy, czym się Epic Games znowu inspirowało. Dokładnie, wszędzie inspiracja. To oni myślą, że to statua jest, czaisz? Co? O Jezu! Ja dopiero teraz zaszedłem. Ja też, Boże, naprawdę, oni myślą... Nie! Ale to było... Ale słuchaj, to... Tak nie nawiązując do filmu, to ci... Nie wiem, czy mogę coś powiedzieć? Oczywiście. Koleś dzisiaj pod moim odcinkiem napisał z Fortnite'a, wiesz jaki komentarz? Jaki? Co to za gra? Znak zapytania. Rozumiesz powagę sytuacji? No... Co to za gra? Naprawdę są tacy ludzie? Są tacy ludzie. Jeśli wiecie... Zrobimy coś takiego. Jeśli wiecie, co to jest za gra, to zostawiajcie łapki w górę i wpisujcie w sklepie Fortnite kod Yoshimayo. Jezu, to będzie miał duży łapek, to jest zaszukane trochę. A jeśli nie znacie najgorsza strefa gry, świata, pa. O mój Boże. Co to się dzieje? Zniszczy im budowlę całą, czy co? Nie. Ziomeczka zrzuć. A, bo oni Skybase'a robią. O nie, najgorzej. Jezu. Byś mi tak zrobił, to by był koniec naszej znajomości, nie? Nie, to jest właśnie najgorsze. To jest najgorsze. To jest nie, najgorsze. Tam. Dużo rzeczy... Ojeju. Tyle rzeczy się złych dzieje na świecie, a on mówi, że to jest najgorsze, jak koleś się rzuci Skybase. No pewnie, że tak. Głód, wojny na świecie, proszę cię. Skybase. To wymaga... Kąd tacy ludzie się biorą w tej grze? Nie mam pojęcia właśnie. Czemu ja na takiego nie trafiam? Czy on nie ma słuchawek? To będzie dobre. Dobra, zobaczymy co tu się stanie. The fuck? To było najlepsze, ten dotychczas chyba, moim zdaniem. O nie. Dobra. Okay.
Ten co robi. To był John Cena chyba, nie? Właśnie chyba tak. Ale patrz jakich ciśnie na tym tilte, ty. Tu się widzę, a... A, bo to było ten. Tak jest, większość graczy. No, na tilte. Bez kitu. Słyszysz teraz dźwięki? A tak jest, nie? Jest, no naprawdę, ja tak grałem jakiś czas temu, jak wróciłem do gry. Ja lecisz na tilta, tam same te stepy, nie? No, tak samo pamiętasz, jak właśnie bez Piotrkiem graliśmy ostatnio, to ja postawiłem sobie tower i siedziałem całą grę w towerze w budynku na Tilted Towers. Tak było, potwierdzam. Tak było, więc poczułem tak się jako ten Bumble. Prawdziwa historia. Co tu się dzieje? Okej, okay, Trap House. Okej, widziałem tego trapa. Ja też widziałem. O mój Boże! Nie, o ale nie, się jakie to było przykre, jakie to było przykre, ojeju. Zdarzają się takie rzeczy, no zdarzają się. Why are you running? Z kitu, ale odwrócił nawet drewno i zbiar, to po co on tam biegł? No, pograć sobie po gitarce chciał. Ojeju, co za... Nie. O. Co za brak szacunku w ogóle. O, parzek, nie, no, no. Parzek słodko. 3, 2... 2, 1. A nie, jednak nie. Czekaj, daj mu... Zabiję go. No nie. O Jezu, tylko nie on. Powiem tak, Yoshi, to było całkiem spoko. To było całkiem spoko, to była mega fajna kompilacja. Bez kitu, to był jeden z lepszych. To był jeden z lepszych, ale obśmiane zostało mocno, więc słuchajcie, moi drodzy, jeśli się wam podobało, nie zapomnijcie zasubskrybować naszych kanałów, które są tutaj. Macie też tutaj poprzednie odcineczki, więc klikajcie w nie koniecznie i nie zapomnijcie o kodzie Yoshi Maja w sklepie Fortnite. Wesprzyjcie mnie, bądźcie dobrzy dla swojego ulubionego twórcę, czyli dla Nolifa na przykład, bo ja nie jestem waszym ulubionym twórcą. Nie, no dajesz, jak jesteśmy u ciebie na kanale. Ale jestem ciekawy, kto wygrał, będę musiał zobaczyć ten odcinek. No, ja też jestem ciekaw, bo nie jestem w stanie teraz powiedzieć. Tak czy siak, dziękuję serdecznie za uwagę, za obejrzenie i cześć! Ja również dziękuję, cześć!